Dzień dobry. Dzień dobry, przy sobocie, moi drodzy. Jak się czujecie? Weekend dobrze się zaczął? No, weekend w środku. Herbatka też w środku kubka. Fajna pogoda dzisiaj jest. Naprawdę, właśnie czytam, piszę ze znajomymi z Polski i podobno tam nie najlepsza pogoda jest. A my w tym roku mamy w Anglii naprawdę złotą polską jesień. Naprawdę. Jest relatywnie ciepło jak na tą porę roku, nie pada. To, co pada, to nie jest padanie jak na warunki angielskie. No, jest ładnie. Drzewa w parkach się żółcą pięknie i czerwienią. Lasy też pięknie wyglądają. Jest cudnie. Natura nam cudnie, że tak powiem, urozmaica jesienne. Przeżywanie teraz niedługo chyba będzie przesunięcie czasu, nie? Koniec października czy jakoś tak. Nie lubię tego jesiennego przesunięcia czasu, nie lubię. Czy lubię? W ogóle nie lubię przesunięć czasu. No bo to, wiecie, my mamy swój zegar, taki tak zwany biologiczny, ten taki zegar ciała, który się przyzwyczaja do określonych rzeczy. Nawet jeżeli nie wstajemy, jeżeli mamy rutynę wstawania o określonej porze rano w tygodniu, na przykład o 6 czy o 7, do weekendy siłą rzeczy też się budzimy o tej porze. Oczywiście przewracamy się na drugi bok i idziemy dalej spać, ale lub niektórzy wstają, ale generalnie mamy wytresowany ten organizm i potem ten organizm musi się przetresować. Moim zdaniem to jest zupełnie niepotrzebne ingerowanie właśnie w takie rzeczy, które powodują przez kilka do kilkunastu dni u wszystkich organizmów, nie tylko ludzkich, powoduje z lekki chaos. Na przykład zwierzęta domowe. Mój nie tylko pies jest przyzwyczajony do regularnych pór wychodzenia. Więc jego organizm, że tak powiem, przemiana materii jest właściwie dostosowana do tych pór. On doskonale wie, że to przychodzi godzina 22, to idziemy na wieczorny spacer. On doskonale, już właściwie przed 10 czasem się zapomnę, bo na przykład coś robię tutaj, to on siada na mnie i patrzy. Ale patrzę na zegarek, o kurczę, 15 po 10. Pies mi przypomina. Samo jest rano. Rano jest wyjście 6.30 na spacerek. Jak się też zasiedzę przy herbacie, to pies już siedzi albo stoi i patrzy na mnie bardzo wymownie, czemu ja się jeszcze nie ubieram. No. A potem przychodzi taka zmiana czasu, na przykład wstajemy godzinę wcześniej i pies zdziwiony, co ja od niego chcę. Albo godzinę później, a pies już trupta przy drzwiach. Wiecie, o co chodzi. No. Nie jest to dobre. Nie jest to dobre. Sobie coś przy sobotniej herbatce pokomentujemy? Czy sobie pogadamy o czymś? Na przykład o tych ostatnich rewelacjach związanych z tymi informacjami o tym, co tam rząd rosyjski poleca obywatelom, że powrót do kraju i tak dalej. Media trąbią. Najpierw trąbiły media zachodnie, angielskojęzyczne, potem to Polska zaczęła powielać. Oczywiście w mediach mainstreamowych o tym nic nie ma, a na tych wszystkich portalach nie main się pojawiło dużo wpisów. Wrzuciłem na Facebooka mojego jeden z postów takich. Już nie pamiętam, czy jego portala to było. Ale się tam posypały, znaczy nie gromy, ale zaraz protesty, że dlaczego straszę ludzi, że sobie ja nie straszę ludzi. Czy ja straszę ludzi? Czy ja powiedziałem, o Jezu, nie wiadomo, co się wydarza? Nie, nie. Udostępniłem informację, że podobno, było napisane w artykule dokładnie tak, że podobno prezydent Rosji nakazał nieoficjalnie, powrót urzędników i ich rodzin rosyjskich z zagranicy do kraju. Że podobno powiedział, że jeżeli czyjeś dzieci uczą się na zagranicznych uczelniach, żeby też wróciły do Rosji. Tylko udostępniona informacja. Ja się sam zastanawiałem, co to ma na celu, kto to publikuje i w jakim celu. Czy to jest propaganda rosyjska, czy wręcz odwrotnie antyrosyjska. No. Szukając źródeł dotarłem właśnie do takich mediów jak Daily Mail, czy New Zealand Herald na przykład. O. Ciekawe to jest, nie? Wcześniej była właśnie ta cała historia z tym, że niby Rosja przeprowadza jakieś gigantyczne ćwiczenia obrony cywilnej, tam 40 milionów ludzi podobno po schronach się próbnie chowało i tak dalej. Że jakieś informacje w Rosji poszły, że tam, nie wiem, władze Petersburga nakazały ludziom gromadzenie jedzenia, tak zwanego na czarną godzinę zasobników żywieniowych. Wcześniej to samo w Niemczech mówiono. O co chodzi? Właśnie, może chodzi tylko o straszenie. Wiecie, jesteśmy w takim okresie teraz geopolitycznym na świecie, że
że jest sytuacja, jak to jeden z moich znajomych powiedział, że jest sytuacja w tej chwili, która jest bardziej napięta niż była w okresie zimnej wojny pomiędzy Stanami a Związkiem Radzieckim w latach 80. Może tak być, cały czas ten konflikt w Syrii, to ścieranie się konfliktu interesów, te przedziwne ruchy wojsk natowskich w Europie, przedziwne ruchy rosyjskich wojsk po stronie wschodniej. Może to jest tylko próba sił i takie, wiecie, no jest jakieś tam ustalanie nowego porządku na świecie. Tam ktoś protestuje przeciwko New World Order. New World Order to nie tam chodzi, że jaszczury będą nami rządzić, tylko jest przetasowanie takie i jak jeden z widzów powiedział, że i mamy taką stabilną w zasadzie sytuację na świecie w tej chwili, że nikt nie odważy się tego porządku zburzyć. No właśnie każde tego typu zamierzenia mają podstawę zburzyć pewien porządek. Porządek zresztą już sam został zburzony w jakimś tam stopniu poprzez obalanie dyktatorów na Bliskim Wschodzie. Chodziło, wiecie co, dopóki byli dyktatorzy tacy jak Kaddafi, czy nawet Hussein, to w tych krajach typu Libia czy Irak panował względny, stabilny spokój. To wszystko było pod kontrolą. Ci dyktatorzy tak naprawdę robili tam dobrą robotę, trzymając tych wszystkich ludzi za mordę. Obalono w imię demokracji tych dyktatorów, znaczy obaliły zachodnie państwa, koalicja zachodnia. I co się zrobiło? I zrobił się burdel w jednym i w drugim kraju. I do głosu dochodzą wszelkiego rodzaju nurty ekstremistyczne. Po co to było komu? Trzeba było zostawić tych dyktatorów, byłby spokój. I ludziom się tam wcale źle nie żyło pod butem dyktatorów. Przynajmniej w większości sporej. No. Coś mamy do powiedzenia? Taki jestem dzisiaj niewydarzony. Tak, upominacie mi, żebym nie żarł na wizji, bo wam zrobię smaka. No przepraszam, głodny byłem. Poza tym chciałem pokazać, jaki chlebek był smaczny. No i z tym jedzeniem cały czas też się toczy ostatnio, to moje dwa postkomenta. Teraz liczba mnoga postkomentum, postkomenta. Może tak być, umówmy się, że tak jest. O tym jedzeniu, mniej lub bardziej zdrowym. Ja, kochani, wam przekazuję tylko to, jak ja to widzę, jak ja uprawiam swoje odżywianie się i tak dalej. Ja jestem człowiekiem, który ja lubię od bardzo, bardzo dawna, stosuję tak zwaną metodę na to, żeby samodzielnie poznawać, a nie wierzyć ślepo w opracowania, badania i tak dalej. Bo sporo wyników badań tak zwanych naukowych czy laboratoryjnych są podkręcane lub modyfikowane po to, żeby osiągnąć określony efekt. Wmawianie, że badania naukowe pokazują, że Coca-Cola Zero jest zdrowsza i bardziej dietetyczna od zwykłej Coca-Coli. Jedna i druga jest chorobotwórcza. Ja mówię, ja nie piję takich napojów już bardzo dawno. Czasami, naprawdę, ale to bardzo rzadko mi się zdarza wypić tam Coca-Colę czy małą, czy coś gdzieś. Czy dodać sobie do drinka, ale to bardziej z sokami wolę, szczerze mówiąc. No mówię, no to wszystko zależy od indywidualnego podejścia organizmu. Słuchajcie swojego ciała, słuchajcie swojego organizmu, to jest najważniejsze. Jak się tego słucha, to się idzie właściwą drogą, czyli dostarcza się dokładnie tego, czego organizm potrzebuje. Wiele osób mówi, że przechodzą na diety i się męczą. No to po co się męczysz? Po co się męczysz? Ja nie mówię takie męczenie, że na przykład ktoś naprawdę... odstawienie na przykład cukrów, wszystkich możliwych tych słodyczy, które są naprawdę, mają fatalny wpływ na nasz organizm. Mówię o tych słodyczach produkowanych, bo można sobie samemu słodycze w domu robić. Ale takie właśnie fabrykowane. No, jest uzależnienie od tego cukru, który się tam znajduje, bardzo silne. Sam to przechodziłem, jak sobie w pewnym momencie postanowiłem, że odstawiam jedzenie batoników. To jeszcze było, jak pracowałem wcześniej w Coventry. Moją ulubioną maszyną wtedy była maszyna na półpiętrze do sprzedawania batoników. Ja potrafiłem zjeść 4 do 5 KitKatów w ciągu jednej zmiany. Czyli w ciągu 8 godzin pracy. Tak po prostu iść i cały czas miałem ochotę. Potem jak sobie odstawiłem, mówię, nie jem, na próbę nie jem przez tydzień żadnych słodyczy, nie kupuję czekolad, nie kupuję batoników, nie kupuję nawet herbatników, ciastek, nic. Miałem takie ssanie na cukier, że jak przechodziłem koło tej maszyny z batonikami, to się zachowywałem jak człowiek na głodzie, naprawdę. Ale próbowałem sobie to zastąpić jakimiś tam, żeby ciągle coś chrupać, podjadać na przykład jakieś takie rzeczy typu tam, nie wiem,
jakieś co, to wtedy sobie wpieprzałem słonecznik na przykład, o, migdały, orzeszki łuskane, żeby coś ciągle mieć w rękach i w ustach, żeby sobie mielić, żeby oszukać trochę te pragnienie cukru, a mózg się dopominał strasznie o ten cukier, strasznie. Potem odstawiłem, że kto mi wyszło, to odstawiłem sobie słodzenie herbaty, odstawiłem sobie w ogóle słodzenie. Nagle mi teraz wszystko, co nie zawiera dodatkowego cukru, mi wszystko smakuje. Nie dosładzam sobie. Podobnie było lata temu, jak przechodziłem na dietę, gdzie odstawiałem sól, tą taką sól białą. Teraz, jeżeli już używam soli, to używam tej różowej himalajskiej, ale to też powiem wam już tak, to nie jest, że tam sypię tej soli nie wiadomo ile, czy solę sobie na talerzu, nie. Odpowiednia kombinacja, słuchajcie, w daniach, odpowiednia kombinacja, czy w zupach ziół, przypraw, różnych innych, powoduje, że te zupy też, czy te w ogóle te potrawy, te dania są bardzo smaczne. Okazuje się, że wołowiny na przykład na pieczeń, teraz już nie jem tego mięsa, ale wcześniej, wołowiny na pieczeń pierwszy raz zrobiłem nie natartą żadnymi wspomagaczami typu, nie wiem, jakiś tam przyprawa do mięs, czy mieszanki takie są, nie? Popularne w torebkach. Czy w ogóle nacieranie tego jakąś dziką ilością soli i tak dalej. Powodowało, że na początku, no oczywiście, za pierwszym, drugim razem ta pieczeń wołowa miała inny smak trochę. Ale się z czasem przyzwyczajał. No. Jak tak odstawiłem tą sól, tak mocno, to było jeszcze w Polsce, odstawiłem sól natomiast i odstawiłem wegetę, natomiast zostawiłem sobie tą tak zwaną popularną wegetę, czy tam kucharka, ale czasami używałem tych właśnie przypraw, mieszanek przypraw do różnych rodzajów dań. Ale żadnych już fiksów nie używałem, żadnych takich, mówię, torebkowych rzeczy. I po pewnym czasie zorientowałem się, znaczy smak mi wrócił taki do normy, że to było dla mnie normalne, że tam nie ma tej dzikiej ilości różnego rodzaju wspomagaczy i ulepszaczy. I tak się przyzwyczaiłem, że na przykład wyjście do restauracji to było coś takiego, że wszędzie, niezależnie od tego w jakiej knajpie nie jadłem, dla mnie wszystko co podawali było przesolone już na dzień dobry. No bo było. Tylko wcześniej się tego nie czuło, bo człowiek tak samo dużo używał tych wszystkich właśnie, mówię, wspomagaczy i soli i tak dalej. Kwestia przyzwyczajenia. Organizm się po jakimś czasie, po kilku miesiącach zupełnie inaczej zachowuje. Przestałem się robić, na przykład niektórzy mają problemy z wypryskami na twarzy, czy w ogóle na ciele. Moją koleżankę na przykład regularnie wysypuje po jedzeniu surowych warzyw, a zauważyła, że jak zaczęła kupować, tu w Wielkiej Brytanii, jak zaczęła, w ogóle pozdrawiam się, Szulska jak zaczęła, przestała kupować warzywa w supermarketach, typu tam, nie wiem, Morrison czy Tesco, a zaczęła kupować warzywa prosto od chłopa, albo w polskim sklepie, sprowadzane z Polski, są w polskich sklepach warzywa. I cenowo są tak samo, albo nawet i lepiej niż te z supermarketów, ale sama powiedziała, że przestała mieć problemy ze skórą. No, to jest właśnie to. Tam też mówiliśmy o tym, o tych woskowanych jabłkach. Słuchajcie, ja pochodzę z takiego domu, gdzie my mieliśmy sad za domem. Mieliśmy dom wybudowany jeszcze przez mojego pradziadka z dużym sadem, ogrodem właściwie, i tam były drzewa owocowe też. Mieliśmy wiśnie, mieliśmy czereśnie, mieliśmy śliwki, mieliśmy właśnie jabłonki. I ja pamiętam z dzieciństwa jabłonki, jabłka jedzone prosto z drzewa, nawet bez mycia. Teraz jak patrzę na te jabłka, one są takie błyszczące i śliskie, nie? Takie, powiedział, satynowe. Ja pamiętam te, nasze jabłka mieliśmy dwa rodzaje, bo mieliśmy papierówki. Mieliśmy chyba, nie pamiętam, ja nie jestem, nie znam się tak dobrze, nie jestem ogrodnikiem. Wiem, że te jedne, te takie zielone, które zawsze były zielono-żółte, to były papierówki, i mieliśmy takie właśnie czerwono-zielone, a to była antonówka, czy nie wiem, nie pamiętam. No, ale mieliśmy dwa te rodzaje jabłek. One nigdy nie były błyszczące, no bo te skórki zawsze były matowe. Te jabłek na drzewach były skórki matowe, nie były błyszczące. A te wszystkie teraz jabłka sprzedawane w sklepach, niezależnie od tego, jakiego są koloru i rodzaju, są pięknie nabłyszczone. Ktoś mówi, że jabłko samo w sobie produkuje wosk, tak? No ja nie pamiętam, żeby ten wosk był na naszych jabłkach z drzewa. Może mieliśmy wyjątkowe drzewa. Zrobiłem kiedyś eksperyment za namową koleżanki, która mówi, stary, weź, no po prostu proszę cię. Myjesz te jabłko tam w letniej wodzie pod kranem i potem je jesz ze skórką, bo w skórce jest dużo błonnika. Zagotuj wodę w czajniku, połóż jabłko na talerzyku w zlewie i polej, wylej wody, wrzątek na to jabłko. Zobaczysz, co się będzie działo. I faktycznie zaczęło tak obłazić takim białym woskiem. Czyli kuźwa. Dopiero jak to zmyłem ścierką, patrzę, to jabłko jest takie normalne. Ja rozumiem doskonale te powstanie dyskusji, te w ogóle dyskutowanie na ten temat przez wielu z was, bo ja sam byłem kiedyś przyzwyczajony do tego, że
że w to wszystko, że może inaczej, że nie do głowy mi nie przychodziło, że to może być oszukiwanie konsumentów i tego typu działania ze strony producentów i sprzedających może być posunięte do takiego stopnia, że działają na naszą szkodę. Z czasem się do tego przekonałem i było to bardzo bolesne przekonanie. Zróbcie sobie taki eksperyment, tylko nie róbcie tego, jak jesteście sami w domu. Wiem, że wiele osób lubi te tak zwane chińskie zupki. Tam jest makaron, nie? To takie nudle w kostce, która się kruszy i jest w saszetkach, są te takie dodatki, które trzeba sobie wsypać i zalać wrzątkiem. Macie ten dodatek taki, to jest sypkie, taki wygląda jak proszek wegety czy coś takiego. Rozsypcie sobie to na jakimś talerzyku, najlepiej metalowym, i przyłóżcie do tego mocny płomień z zapalniczki. To się będzie paliło jak saletra, moi drodzy. Jak saletra, uwierzcie mi. No, takie rzeczy. Tylko nie róbcie tego, jak jesteście sami w domu. To polecam. Ale powróćmy na chwilę, moi drodzy, do kwestii, bo tutaj podniesiona przez wielu widzów, kwestia wyników różnego rodzaju badań naukowych nad żywnością i laboratoryjnych, która potwierdza to i tamto, lub neguje to i tamto. Skupmy się właśnie na tych badaniach. Tutaj na przykład... Przepraszam, tutaj na przykład użytkownik Haskilka napisał lub napisała, że najlepiej smażyć moim zdaniem na smalcu, łoju i oleju kokosowym, gdyż te tłuszcze zawierają najmniej wolnych rodników. Smalec jest takim moim zdaniem też tłuszczem chyba najbezpieczniejszym. Ten olej kokosowy tam kilka osób wspomniało, dojdę za chwilę do kto i wymienię najecnika, żeby nie było, że anonimowo wiele z Was wymieniło olej kokosowy, tylko że wiecie, olej kokosowy też ma taki minus, znaczy minus. Olej kokosowy nadaje potrawom smażonym na nim bardzo specyficzny smak. Nie mówię, że zły, po prostu specyficzny. Druga rzecz jest taka, olej kokosowy ma bardzo niską temperaturę palenia się. Bardzo szybko się zaczyna dymić, więc trzeba też uważać jeszcze bardziej niż z masłem. Aczkolwiek nie, też używam oleju kokosowego i to nie tylko do smażenia, już Wam kiedyś mówiłem. Ja olej kokosowy na przykład wcieram sobie we włosy raz w tygodniu. Taką robię maskę na włosy i na skórę głowy. Olejem kokosowym można smarować sobie skórę, olejem kokosowym myję zęby. Nakładam sobie na szczoteczkę odrobinę tego oleju kokosowego i sobie myję tym zęby. Polecam. Zdecydowanie lepsze niż pasta, jakakolwiek produkowana. Więc tak to jest z tym, a tutaj pytanie, bo zawierają najmniej wolnych rodników. Czy wy zastanawialiście się kiedyś, czy szukaliście informacji, co to są te wolne rodniki? Bo mnie to nic nie mówi. Co to są wolne rodniki? Skąd się to w ogóle wzięło? To do jakiegoś czasu jest, prawda? Od 10 lat, zwłaszcza w reklamach różnych produktów tłuszczowych jest, ale nie tylko, jest mowa, czy w gazetach różnego rodzaju, o wolnych rodnikach. Co to są wolne rodniki? No bo mówili nam, że wolne rodniki, nie? Tak jak nam mówili, że są meningokoki, które są nagle teraz od kilku lat czy kilkunastu. Jak ja byłem dzieckiem, nikt nie słyszał o czymś takim jak meningokoki, czy pneumokoki, czy coś takiego. Czy sepsa. Może tego nie odkryli po prostu, jak byłem dzieckiem, wiecie, głębokie lata 80. Komuna i tak dalej. No ale na Zachodzie też o tym nie było jakoś. Teraz jest. Powszechne. Podobnie jak ADHD. Bo za mojego dzieciństwa nie było czegoś takiego jak jednostka chorobowa ADHD, przynajmniej może była w podręcznikach, o których nikt nie słyszał, albo znali tylko eksperci, natomiast nie słyszałem nigdzie w moim otoczeniu, żeby ktoś mówił o kimś, że ma ADHD. To się pojawiło w końcówce lat 90. ADHD. No ale wracając do żywienia, bo nie będę teraz gadać o chorobach. Co to są wolne rodniki? Pytanie. Tylko wiecie, teraz, no dobra, idziemy wszyscy do internetu i szukamy, tak? Wikipedia, strony naukowe i czytamy definicję. No tak, ale czytamy definicje sporządzone przez kogo? No to jest, wiecie czego kwestia? Kwestia, zaraz dojdę do Bolo S i jego prywatnych badań, bo okazuje się, że jest osobą, która się interesuje chemią i robił badania nad oliwami i olejami. Zaraz do tego dojdę i się też odniesę. Bo dobrze, że zawiera coś, ileś czegoś tam i to coś zostało uznane za szkodliwe. No dobrze, spożywamy to i nic nam nie jest. Bo tu chcę wrócić do kwestii właśnie tej oliwy z oliwek tłoczonej w Grecji. Nie wiem, czy wiecie, ale Grecja jako kraj ma bodajże najniższą na świecie. Jedną z najniższych albo najniższą na świecie zachorowalność i śmiertelność na choroby układu krążenia, na choroby serca.
No choroby układu pokarmowego, nowotwory. Dlaczego? Jak tak pomieszkacie sobie wśród normalnych Greków i zobaczycie nawet w miastach, jak normalni Grecy tradycyjnie jedzą, w tej diecie jest wszystko, tylko to wszystko jest naprawdę takie... Fu, w sensie bardzo, bardzo takie ze wsi przywożone, naturalne. A oliwa jest wszędzie z tych oliwek. Ja zauważyłem zresztą swojego czasu, ja często mieszkając w Atenach, jeździłem sobie na zakupy do tamtejszego Lidla w mojej dzielnicy i ja zauważyłem, że w Lidlu Grecy owszem kupowali, ale to bardziej taka klasa średnia, tacy wiecie, dużo kupowało tam obcokrajowców, ale na przykład oliwę z oliwek czy takie rzeczy na półkach stały i raczej nie miały specjalnego wzięcia, bo się sam dziwiłem, kiedyś pytałem koleżanki, ja mówię, zobacz, taka fajna cena tej oliwy z oliwek, ale Greczynka, ona tak na mnie spojrzała. Mówi, przecież masz dobrą oliwę z oliwek w domu z tłoczenia, z własnej tłoczarni. Jeszcze wtedy miałem takie, no ale wiesz, ona jest taka mętna i w ogóle ona mówi, no właśnie, no jest mętna, bo jest wytłoczona. I nie jest przede wszystkim w żaden sposób obrabiana chemicznie. Jest mętna. Da się smażyć na niej, da się smażyć. Bo patrzmy na... Bo ja chcę tylko jakby... wytłumaczyć wam mój punkt patrzenia na to. Mój punkt patrzenia jest punktem patrzenia na fakty. W sensie na to, co się faktycznie dzieje. Tak? Jeżeli mówi się nam, że coś jest toksyczne i trujące, a pomimo spożywania tego nic się nie dzieje. Mówi się nam, że na przykład jogurty z owocami, z jakimiś tam żywymi kulturami bakterii, tak cholera wie, co to w ogóle są te żywe kultury bakterii, tak naprawdę. Pomijają nazwę. A co to jest? A jedzenie takich jogurtów jest bardzo zdrowe, a tu się okazuje, że te jogurty tak naprawdę mają gigantyczny, negatywny wpływ na organizm dzieci na przykład. Między innymi powodują otyłość, powodują problemy ze zdrowiem różnego rodzaju. No, pomyślmy o tym. Opracowania oficjalne, naukowe kontra rzeczywistość. Mówi się, że dieta naszych przodków była strasznie tłusta, niezdrowa, że zawierała masę węglowodanów i tak dalej. Dobrze. Może średnia życia powiedzmy 60, 100, 120, 150 lat temu była krótsza niż jest teraz. Średnia długość życia. Ale jednak, powracając do takiej tradycyjnego wiejskiego żywienia się, okazuje się, że nagle, do dzisiaj ludzie na wsiach jedzą takie rzeczy i robią własne kiełbasy, w których nie ma właśnie saletry, nie ma dodatków różnych i tak dalej. Jakościowo ta żywność jest inna. Popatrzmy na to. Poza tym to miotanie się środowisk naukowych, nie? W latach 90. Było bardzo modne właśnie tłuszcze zero, wszystko z zero tłuszczem i tak dalej, i tak dalej. Teraz od niedawna jest właśnie mówione o tym, że tłuszcz w takich tam procentowo w zawartości jest zdrowy, jednak, że zmienili zdanie. Wcześniej, że wino powoduje nadciśnienie i tak dalej, i że wino w ogóle jest szkodliwe dla zdrowia. Teraz się okazuje, że promowanie jest, że wino jest bardzo zdrowe, ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Czyli co, zmieniają opinie naukowe i badania laboratoryjne ze względu na koniunkturę, czy jak? Bo nie bardzo wiem. Stąd też od kilku lat moje przyzwyczajenia do tego, żeby obserwować i słuchać własny organizm, a nie obserwować i słuchać wyniki badań laboratoryjnych. Prostem. Właśnie, to Krzysztof Milański, napisałeś bardzo ładny i wyczerpujący komentarz dotyczący oleju rzepakowego, w którym zawarłeś taką oto informację, że badania nad olejem rzepakowym dowiodły, że zawiera on znacznie większą ilość omega-3 niż oliwa. Co to jest omega-3? Też od kilku lat słychać o omega-3, o omega-6, ale co to jest? Nikt wcześniej nigdy o tym nie słyszał, a teraz mamy przyswojone, że ma omega, to jest takie hasło, klucz, nie? Omega-3, o, to będzie zdrowe. Ale co to jest to omega-3? Są na sali jacyś chemicy, farmaceuci, lekarze, dietetycy? Odpowiedzcie na pytanie, co to jest omega-3? Jaki to ma wpływ i w ogóle po co to jest? Co to robi? Co to daje? Że nagle się modne zrobiło od kilku lat, że omega-3 jest wszędzie, nawet kuźwa w Coca-Coli prawdopodobnie za chwilę omega-3 będzie występować, bo jest zdrowe. Żeby tylko, bo omega-3 hasło klucz, żeby to kupować, bo to na pewno będzie dobre i zdrowe, nie? Ale badania nad olejem dowiodły. Czyje badania? Właśnie to jest Krzysztof Milański, bo napisałeś mi, że mam przestarzałe informacje.
że używasz do smażenia smalcu, a nie oleju rzepakowego. A niemniej masz, Michale, niesamowicie przestarzałe informacje napisać. Ale przestarzałe informacje to znaczy jakie? Że jeżeli źle się czuję po różnego rodzaju, nie wiem, tak zwanych zdrowych margarynach, odtłuszczonym mleku, odtłuszczonym jogurcie, nie smakuje mi to, poza tym jest takie, no mówię, nie najlepiej to wpływa na mój organizm, to co? To są przestarzałe informacje? Nie, po prostu tych informacji nie przyswajam, w sensie takim, że ja nie ufam. Ja to powiem od razu. Możecie mnie nazwać osobą, która po prostu neguje z góry takie rzeczy, ale ja nie ufam badaniom naukowym, odkąd wiem, a wiem, że firmy produkujące żywność zlecają za duże pieniądze ośrodkom badawczym takie właśnie badania z wytycznymi od razu nałożonymi, co te badania mają, na co te badania mają wskazać, na co mają położyć nacisk i co mają wypromować. Bo te badania są potrzebne do promowania ich produktów. A zatem, aby zwiększyć sprzedawalność, tak? I zyski. Może, czy są jakieś niezależne ośrodki badawcze, które robią badania? Są. Tylko te badania nie są publikowane. No nie, są blokowane. Na pewno nie są publikowane w tak zwanych specjalistycznych czasopismach. Bo w specjalistycznych czasopismach jest publikowane to, za co dany koncern czy firma zapłaciła tak naprawdę. No nie oszukujmy się, no. Badania, które publikują firmy farmaceutyczne na poparcie tego, że ich leki i ich produkty są mają taki, a nie inny zbawienny wpływ na nasze ciała, organizmy i dusze, są sponsorowane. Odpowiednio pokierowany proces badawczy potrafi udowodnić dokładnie to, co sobie założył badający. Jeżeli, bo to nie jest obiektywne badanie też przy okazji, nie? To, co mówiłem wcześniej o tabletkach. Tyle pani doktor mówi, że tyle badań od wielu lat jest przeprowadzonych krzyżowo na różnych grupach i tak dalej i wykazuje, że te tabletki, które mam zażywać, a nie zażywam, są zbawienne i tak dalej, a ja wiem, że się po nich źle czuję. To mam zażywać i się czuć coraz gorzej i wierzyć w to naiwnie, że czuję się gorzej, bo to działa? Bo takie coś też usłyszałem od lekarza swojego czasu? No czuje się pan gorzej, bo te tabletki działają? Aha. Ja myślałem, że tabletki są po to, przepraszam, żebym czuł się lepiej. Muszę odebrać ten telefon. Hello? Hello? Yeah, I'm very good, thank you. Yes, indeed. My name. Oh, it's a Cavendish. Yes. Logic. I mentioned it previously with your worker. The problem is it stopped working. So basically. Okay, what time I should expect you? Before 6 o'clock. Okay, thank you. Mam time's good. Thank you, see you later. Lodówka, moi drodzy. Nowa lodówka się zepsuła. Po prostu z dnia na dzień rano się budzimy, a w lodówce, w chłodziarce jest ciepło, a w lodówce, w zamrażalniku nie ma lodu, znaczy nie ma zamrożonego, tylko jest chłodno, więc przerzuciliśmy, samo się rozmroziło wszystko, co miałem w zamrażalniku, a to, co było w chłodziarce, musiało przeniesione zostać do zamrażalnika i tam się chłodzi. Przyjadą ją wymienić. Zobaczyć najpierw. Jeszcze podawałem, to też mnie wkurza. Podawałem, dzwoniąc do nich, podawałem wszystkie informacje. On się mnie teraz pytał o nazwę miejscowości. Gdzie ja jestem? Wielka Brytania. Ale wracając do tych, Krzysztof Milański, to wiecie co, i inni, którzy piszecie mi, wrzucacie poparcie na dowody naukowe i tak dalej. To nie jest, że jakieś ataki czy coś. To są informacje, które wy posiadacie, a którym ja nie ufam. Tu podobno podajesz poniżej, Krzysztof Milański, również jakieś kwasy tłuszczowe omega 6, omega 9. Co to są te kwasy tłuszczowe omega? Ja sobie to zaraz wygoogluję, poszukam, ale to mi to informacyjnie, w sensie takim, żeby zrozumieć, co to daje mojemu organizmowi, to mi to nic nie daje. W sensie, że to nie jest żadna informacja dla mnie, bo ja tego nie rozumiem. Podobnie przypuszczam, jak 90% konsumentów. Zapytany o to, słuchaj, a co to jest to omega 3? Ja na przykład, zapytany przez kogoś, co to jest omega 3, no wiesz, to jest chyba, nawet teraz właśnie, kwas tłuszczowy, no może. To jest jakieś coś, to się znajduje właśnie w olejach i gdzieś i to podobno ma dobre, że ta oliwa czy tam olej jest lepszej jakości, chyba. Taka by była moja odpowiedź, chyba.
Na końcu dodamy. No. Tutaj Sławek K. O, to bym też przeczytać chciałbym. Piszesz, jeżeli mówisz tylko o smaku i że tanio nie oznacza źle, to powiedzmy chlanie hektolitrów przepysznej coli jest spoko, wory cukru, albo piw zawierających pochodne narządów zwierzęcych lub elementów używanych w produkcji mat do jogi, taki jak Guinness na przykład. Okazuje się również, że zalewanie wszystkiego modyfikowanymi smacznymi, w cudzysłowie, smacznymi sosami jest idealne dla zdrowia, nowotwory i alergien. To samo mówiłem w poprzednich odcinkach. Z kolei żarcie mięsa, które jest blade, ale napompowane antybiotykami lub z posypką z MSG, jest piździec, choroby układu pokarmowego. Na koniec polecam używanie chemii domowej, koncern takich jak i tutaj są wymieniane, nie będziemy wymieniać. Wszystkie promują eugenikę lub mające nieciekawe dla ludzkości plany. No właśnie, no ale to jest, Sławek, pięknie podsumować to, co ja cały czas mam w swojej głowie i czym się kieruję. Ja najchętniej to w ogóle bym, wiecie, ja używam środków do czyszczenia. Moja mama tam oczywiście kupuje te różne produkty popularnych firm, bo są takie fajne i w ogóle, a przede wszystkim mają taką cenę, no to muszą być dobre, jak są takie drogie, nie? A ja myję wszystko na przykład roztworem octu i sokiem z cytryny, na przykład. Świetnie schodzi. Myję sodą oczyszczoną, świetnie schodzi. No? Najlepiej bym sobie sam mydła robił, tylko nie potrafię, nie jestem chemikiem. Czekajcie, bo szukam... A właśnie, Bolo S, jesteś tutaj. Co do oliwy, to zapewniam Cię, że... Bolo S. Co do oliwy, to zapewniam Cię, że tak jest, że ja interesuję się chemią i przy wsparciu mojego kumpla chemika przeanalizowaliśmy, jakie oleje są stabilne, a jakie są niestabilne. Jeszcze raz powtarzam, dla własnego dobra nie smażcie na oliwie ani na oleju słonecznikowym. Smażcie na rzepakowym albo na smalcu. No z tym jedynie co się zgadzam z wami wszystkimi, którzy mówicie o tym, wymieniacie oleje, z tym smalcem. Z tym się naprawdę zgadzam. Angielska potrawa chipsy, nie? Znaczy chips, czyli te fryty. Takie grubociosane. Tak naprawdę teraz smażone właśnie na głębokich olejach, we wszystkich take-awayach i restauracjach, ale mówiłem wam kiedyś o tym, chyba tak mówiłem, ale powtórzę to. Jeden z moich znajomych mi powiedział kiedyś, wskazał mi taką knajpę na przedmieściach Birmingham, która podaje takie naprawdę pyszne te chips. I ja tam poszedłem na te chips i naprawdę, kurczę, takie fryty, że ja pierdzielę. Ale oni je robią taką metodą, mówi, słuchaj, oni je robią taką metodą, jak smażyła moja babcia. Ziemniaki są lekko obkodowywane, a potem są odcedzane z tej wody i wrzucane, smażone na smalcu. Na głębokim smalcu. No, fakt, że te frytki były drogie i droższe niż w zwykłym takeaway, ale były warte swojej ceny. Smażcie na rzepakowym albo smalcu, pisze Bola S. A olej lniany to najlepiej nie wyciskać z nasion, tylko posiłki posypywać surowymi nasionami. O. Bardzo zdrowy, mnóstwo witamin, a w temperaturze wszystko ulega rozkładowi. Mam też kumpla, który smaży jajecznicę na oliwie, bo tak lubi, ale do oliwy dodaje trochę wody, albo aby oliwa nie pryskała, jak przekroczy 100% stopni. I od razu jak oliwa się rozgrzeje, to wlewa jajko i wyłącza gaz. No dobra, ja lubię jajecznicę na maśle akurat, z odrobiną wody też. Jeszcze Bolo S, to jest ważny dodatek a propos tego makaronu, który się tak buntuje, a wy mi go zarzucacie, niektórzy z was. Bolo S pisze, ja wiem skąd ten makaron na mleku się wziął. Po prostu ludzie nie wiedzą, co to są kluski lane, a wydaje im się, że o kluskach lanych na mleku kiedyś mówiłeś. Tak, bo właśnie to, że w niektórych częściach Polski ludzie na kluski mówią na makaron. Czy takie różnice językowe. Nie, kluski dla nas, czy dla mnie i dla ludzi moich ziomali, kluski to są kluski. I na przykład lane takie ciasto robione to są kluski lane, a makaron to nie jest makaron. Makaron to jest makaron, to nie są kluski. To jest chyba ta różnica. No i Bolo S, tu pięknie napisałeś o, bo to jest warte przytoczenia też, napisałeś pięknie o żywności organicznej. Jakby też, no, przeczytam. Dla mnie żywność organiczna to żywność od moich teściów ze wsi. Kurki karmione są zbożem, ziemniakami i pokrzywami, świnki jedzą kartofelki, krowy trawę i siano, a roślinki rosną sobie na gnoju. Teściowie nie posiadają żadnych maszyn do oprysków, żadnych rozrzutników nawozu itd. U nich na wsi wszystko robi się tak jak w połowie lat 70., ale takie gospodarstwo jest absolutnie nieopłacalne i wymaga ogromnej pracy. No, ale jest zdrowe, nie? W sensie zdrowe jest. To można nazwać organiczne. Chociaż tak jak wam mówię, mamy przynajmniej w Europie, mamy tak skażoną ziemię w całej Europie,
żeby tak zupełnie wolne od czegokolwiek wyprodukować rośliny czy cokolwiek, bo też na zwierzęta też to mięso też to zawiera, bo zwierzęta jedzą z kolei te rośliny hodowane na tej nie najlepszej glebie już w tej chwili. To ciężko. A jeszcze a propos tej zieleniny, mówiłem wam, że nie trawię zielonych rzeczy, zwłaszcza na surowo i warzyw. Ja już mówiłem, z czego to może wynikać i z czego prawdopodobnie wynika. Te rośliny rosną, zwłaszcza rośliny zielone mające liście chłoną, korzenie oczywiście typu tam pietrucha, marchewa, buraki i tak dalej też, chłoną to, co znajduje się w ich otoczeniu, łącznie ze wszystkimi toksynami, metalami ciężkimi i tak dalej. I tak jak już mówiłem sporo czasu temu, jadąc sobie przez Europę można to pięknie podziwiać. Autostrady przepięknie mkną, przecinając po dwóch stronach autostrady, znajdują się ogromne pola hodowlane, na których rosną ziemniaki, na których rosną różnego rodzaju właśnie pietruchy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co wydalają samochody jadąc tą autostradą, a to są miliony samochodów w ciągu miesiąca, pięknie sobie osiada na tych właśnie roślinkach i na glebie, której te roślinki rosną. To jest moja czysta teoria, ale taki zauważyłem mechanizm. Te same warzywa, które zjadłbym na surowo i mój organizm je wyrzuca z siebie, a zmuszałem się kilka razy, żeby się dobitnie przekonać, to same roślinki obgotowane, wygotowane, obrobione termicznie już tak mój organizm na nie nie reaguje. Czyli tak jak mówię, coś może pod wpływem obróbki termicznej jest wydalane i usuwane z tych roślin, że tak to na mnie nie działa. No i tutaj też Marta Dziedzioch pisze, że podobno najlepszym olejem do smażenia jest olej kokosowy. Już wypowiedziałem się na temat oleju kokosowego. Stanowo.com, cześć moja przeurocza, ulubiona youtuberko z Florydy. A propos Stanowo.com, mamy znowu w przygotowaniu kolejne nagrania, bo widziałem, że wam się, widzieliśmy obydwoje, że wam się polubiło i zarówno moim widzom i jej widzom, jak i naszym wspólnym widzom, bo się okazuje, że mamy sporą grupę widzów wspólnych. Stanowo.com, nie sugerujmy się ceną, ale jakością. Oczywiście, że jak się kupuje od farmerów mleko, może być czasem drożej, ale niekoniecznie. Właśnie, niekoniecznie. Ja wam już mówiłem o ziemniakach, które kupujemy, gdzie kilogram ziemniaków wychodzi 30 pi za kilogram naprawdę świeżych, fajnych, świeżo zebranych ziemniaków. Dorodnych, ładnych, nierównych absolutnie. No. Słowo organic nic nie znaczy, jeżeli nie jesteś w stanie wymówić 99% składu. Jeżeli nie jesteś w stanie wymówić nazwy większości elementów składających się na produkt, który kupujesz, to tego nie kupuj i nie jedz. Ludzie, którzy myślą, że jajka od kur, które słuchają Mozarta i są owinięte w złoto, będą lepsze niż naturalne, prawdziwe jajka z własnej hodowli? Znak zapytania? PS. Jedz więcej na wizji, bo uroczo wyglądasz. A, to pierwszy głos, żebym jadł więcej. Wcześniej było kilka głosów, żebym nie jadł, bo robię smak. Dobrze, będę jadł więcej na wizji, bo sobie w ogóle całe danie zrobię, sobie niedzielny obiad będę przy was jadł. Właśnie tego gotowania muszę wrócić, bo pytacie. Przy okazji, właśnie tam Józef Trytko, bo ty ciągle, że tak powiem, kontestujesz moje jedzenie. Przejrzyj sobie moją serię o gotowanie Michała, kuchnia Michała. Tam zobaczysz, jak jem. Bo to są te potrawy, które dotąd nagrałem i dotąd zaserwowałem wam na wizji. To są te potrawy, które najczęściej w domu przygotowywuję. Tak właśnie je. No teraz należy wyeliminować te mięsne rzeczy, które tam robiłem, ale od czasu do czasu coś zrobię. Zwłaszcza, że królik lubi moje pieczenie z sosem i kluskami, więc ta pieczeń co jakiś czas będzie się w domu pojawiała. Ale mówię wam, ja odstawiłem to dla siebie samego. Tam etyka etyką, zabijanie zwierzątek zabijaniem zwierzątek, ale chodzi o to, czym te zwierzęta są faszerowane. Głównie chodzi o te antybiotyki różnego rodzaju, pestycydy, wspomagacze i męczarnie, jakie przechodzą te zwierzęta i stres. To wszystko się znajduje w tym mięsie potem. Adam If, a tak, no tu się muszą przeczytać. Adam If napisał, w poprzednim poście użyłem wielu skrótów myślowych. Taką mamy komunikację słowną, że żeby wszystko powiedzieć, co się ma na myśli, trzeba by używać zwrotów prawniczych, przynajmniej tak sobie tłumaczę swoje braki w komunikatywności. A już tam nie kokietuj. W najtańszym chodziło mi o taniość jakościową, niekoniecznie cenową, co uściśliłeś. I mówiąc o tym, że mam wrażenie, że takie kupujesz, to chodziło o wrażenie. Dziwiło mnie totalnie pominięcie organicznych produktów. No już wyjaśniłem chyba kilka razy, Adam, i dlaczego organiczne produkty. No bo ja uważam, że to są te same produkty. Z kilku źródeł mam takie informacje, że prawdopodobnie na 8, może nie całość, ale 80% tego, co ma na opakowaniu napisane organik, to jest to samo, co jest nieorganik, tylko jest droższe i w innym opakowaniu. To jest moje zdanie.
Co do eksperymentów, skoro masz informację, że organicz nie różni się niczym od zwykłych, to raczej czyni eksperyment bezcelowym. Ciekawy wykład, o to chodziło. Teraz kontynuuj odnośnie GMO. No ale co tu kontynuować? Co do przypału z makaronem na mleku, piszesz Adami. Bo właśnie, to nie mówiłeś o przypadkiem o zupie mlecznej z kluskami? W Warszawie kluski równa się makaron, więc nie dziw się, jeżeli widzowie znajdują gwarę tam, gdzie jej nie ma, dla ciebie. A na 69 zrób wykład numerologiczny, wróżko jedna. Ha! Właśnie, dobry pomysł. Zrobię wykład numerologiczny na postkomentum 69, czyli z moją ulubioną liczbą, nie cyfrą. No właśnie, to też o mleku. Wojtek, zahaczyłeś o mleko, że mówiąc o jedzeniu warto wspomnieć o mleku. Normalne mleko prosto od krowy robi się niedobre po 2-3 dniach, mleko pasteryzowane po kilkunastu miesiącach. Zgadza się, ale tu trochę sprostuję. Nie wiem, ci z Was, którzy przeżyli dzieciństwo w latach 80. w Polsce, to pamiętamy mleko w butelkach stawiane nam pod drzwi. No taki był system z dystrybucji mleka. Wtedy się płaciło miesięczny abonament i codziennie rano o 6 pan leczarz roznosił po domach czy po blokach mleko i stawiał ludziom pod drzwi, a wieczorem się wystawiało pustą, umytą, kochani, umytą, pustą butelkę po mleku do zwrotu, którą pan leczarz zbierał. Tak to wyglądało. To mleko się używało do końca. To znaczy tak, mleko oczywiście jak się je całe przygotowało, no to już potem za wiele z nim nie można było zrobić, tylko wypić, ewentualnie używać do różnych rzeczy, ale już przygotowane. Ale tak jak nieprzygotowane, prosto z butelki się często piło, się odlało do garnka albo gdzieś, to tak, piło się przez dzień czy dwa takie normalne mleko, a potem to mleko się robiło kwaśne, więc kwaśne mleko do ziemniaków i tak dalej też się zapijało, taki kefir. A potem mleko się zsiadało i z tego był serek. Można było. No i tutaj jeszcze tylko na koniec 1985 maja 1985 piszesz do tej mojej pogadanki o żywieniu, że wmawiają ci choroby i sposób leczenia, bo ona ma, bo oni mają deal z firmami produkującymi leki. Lek ma też z tego nagrody i wycieczki i tam podobne. Wchodzi koleś, ona z nim gada i podpisuje umowę. Często tak jest, korporacjom zależy raz na depopulacji, a dwa na zarobieniu twoim kosztem. Część chorób jest wymyślona tak naprawdę, zresztą te całe leki, szczepionki osłabiają cię, a ponadto żebyś znowu kupił nowe leki i nie mów mi, że lekarze nie wiedzą co podają. Myślę, że w sporej części wiedzą, a w sporej części nie wiedzą, bo nie chcą wiedzieć. Ja wam powiem. Dawno, dawno temu jeszcze w Polsce mój były facet, z którym spędziłem kilka ładnych lat, on był przedstawicielem firmy farmaceutycznej. I ja wiem jak to wyglądało. Firma, nie będę wymieniał nazwy, absolutnie nie, imienia i nazwiska faceta też nie. Ja widziałem, co on wiedział o pewnych rzeczach, jak one wyglądają w sensie takim, tylko no, nawet jak mu mówiłem wprost, słuchaj, przecież nie widzisz, to jest przekupstwo, on się uśmiechał. Mówię, tu chodzi o targety, przede wszystkim ja z tego mam wypłatę i coś tam. Nie, no zgadzam się, oczywiście, że tak, pracował i chciał za to mieć jak najwięcej pieniędzy. Pracował rzetelnie. Ale jego wizytowanie lekarzy właśnie polegało na tym, że rozmowa przede wszystkim merytoryczna o tym, jaki ten lek, która firma produkuje, w czym jest lepszy od innych firm i tak dalej, oraz co firma produkująca lek daje w bonusie za większą przepisywalność tego leku w tej przychodni, w tym szpitalu i tak dalej. I tam były różne rzeczy. Wycieczki dla lekarzy, tak zwane konferencje bardzo często organizowane lekarskie. Konferencja lekarska to się tak nazywało, bo taka ładna forma dawania łapówy jakiemuś ordynatorowi albo lekarzowi. Bo się mówiło, bo się on organizował jakąś konferencję, wynajmował do tego jakąś restaurację gdzieś w pobliżu, zapraszał iluś tam ulubionych swoich lekarzy po to, żeby przyjechali, za darmo się napili, najedli, dostali jakieś prezenty. To wszystko było sponsorowane przez firmę, dużo alkoholu i w ogóle. Ale przed taką uroczystą kolacją z tym alkoholem, z tym darmowym jedzeniem i prezentami były tak zwane wykłady. Na przykład tam trzy osoby miały jakiś wykład mieć na jakiś wybrany temat, który tam firma na przykład, żeby tam specjalistów od na przykład cukrzycy, żeby zrobili wykład o nowych tam osiągach i tak dalej. I taki lekarz dostawał takie zlecenie na taki wykład, za który dostawał pieniążka typu 1000 zł na przykład. Za 15 minut pogadanki o czymś tam, o czym wszyscy lekarze na tej sali wiedzieli, więc to był takim. To chodziło tylko o to, żeby facet dostał pieniądze za coś. Żeby nie było, że do łapy mu dają. Nie wiem, czy nadal tak jest, tak było 15 lat temu, no. Czy 12. Czy 10. No. I to tyle, kochani. Tej pogadanki sobotno-marudnej mojej z odbieraniem telefonu od pana od lodówki. Ale naprawdę mnie zmierdził. Wszystkie dane, no kurczę, naprawdę. Wszystko dostali. A ten się pyta, gdzie ja mnie, w której miejscowości ja jestem. Na zadupił.
To na pewno. Dobra, kochani. Życzę wam udanej soboty i widzimy się wieczorem na jakiejś imprezie, nie? I zrobimy może w końcu zrobię te 69. Znaczy, w sensie postkomentu. Takiego nie będę robił na wizji. Nie. No. Nie. Dobra, mili moi. Dziękuję wam wszyscy w ogóle za komentarze i proszę o więcej. Jak zawsze. Zresztą. No. To tymczasem do zobaczenia, pa. Miłego popołudnia.